Cześć. Dzisiaj chciałbym z Wami krótko porozmawiać na temat rozróżniania płci u krewetek z rodziny Caridina. U neocaridin jest to dosyć prosta sprawa. Widać u nich siodełko, stąd mamy pewność, że jest to samica. U caridin sprawa ma się nieco gorzej, gdyż posiadają te krewetki pigment grubszy, bardziej zwarty, gęstszy. I tego siodełka nie widać. Jak ja u siebie rozróżniam samca od samicy? Przede wszystkim krewetka musi być dorosła, gotowa do rozmnażania. Samica jest większa zdecydowanie od samca. Jest grubsza, co widać na powyższych obrazkach. Samiec jest za to smuklejszy i trzyma talię, jak ja to mówię. Popatrzcie sobie tylko na te zdjęcia i krótkie filmiki, które udało mi się nagrać u siebie w akwariach. Samice w dość prosty sposób można odróżnić od samca, jeżeli stoi do nas bokiem. Nie jest to jednak możliwe, jeżeli krewetki są mniejsze niż 1,5 cm. No i nie jest to możliwe, jeżeli taka krewetka patrzymy na nią z góry bądź z przodu. Talia u samicy jest zdecydowanie grubsza i posiada, jak ja to mówię, taki znaczek Nike'a. Jest brzuszek, jest zawinięcie linii w górę w stronę ogona. Napiszcie, jak Wy u siebie sprawdzacie, czy to samiec, czy samica, jakie macie sposoby na rozróżnianie płci u krewetek. Trzymajcie się, cześć!